Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Jesteśmy nastawieni na słuchanie Twojego Słowa, na przyjmowanie. Duchu Święty, Ty nam pokazujesz głębię Twojego Słowa. My rozumiemy Twoje Słowo, my je przyswajamy. My ustanawiamy wpływ Twojego Słowa na naszą duszę. My ustanawiamy przemianę w związku z Twoim Słowem. W imieniu Jezusa my odpychamy wszelką przeszkodę w słyszeniu, w rozumieniu. W imieniu Jezusa my związujemy każdą demoniczną siłę wprowadzającą chaos, zamieszanie i rozproszenie. W imieniu Jezusa. Amen. Ja bym chciał, żebyście otworzyli Ewangelię Mateusza, 10 rozdział. Ponieważ chcę dzisiaj mówić o kierunku w służbie. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. Każdy człowiek, on musi dowiedzieć się, kim jest, jak jest jego powołanie, jaki jest jego kierunek życia. Ale to jest jakby bardzo indywidualne. I ja nie chciałbym szufladkować. Więc ja nie będę robił takich nauczeń na temat tego, jakie jest Twoje powołanie. Bo chyba to jest za szeroki temat, ja myślę. Ja takie nauczania słyszałem wielokrotnie i one troszkę szufladkują ludzi. One zawężają pewne formy indywidualnych powołań. Więc to powołanie to jest bardzo szerokie pojęcie, bo dotyczy całego życia. Natomiast ja wczoraj mówiłem o tym, czym jest serce sługi. Odkrycie serca sługi jest taką podstawą do tego, żeby wejść w miejsce, które mówi, jesteś tutaj po to, aby służyć. W miejsce Chrystusa, bo serce sprawujesz i koniec. I reszta jest pod tym. A dzisiaj chcę mówić o kierunku w służbie. Czyli teraz jakąkolwiek tę służbę będziesz w życiu, znaczy masz, czy będziesz miał, czy rozwiniesz, to ten kierunek, o którym tutaj będę teraz mówił, to będzie zawsze kierunek obowiązujący Ciebie. Czyli idąc tym kierunkiem, Ty będziesz się rozwijał indywidualnie. Ten kierunek to jest to jest taki standard dla każdej służby. Dla każdej służby. Czyli nie ma tutaj czegoś takiego, że ja mam taką czy inną służbę, a ten standard mnie nie będzie obowiązywał. Tak nie jest. To jest tak fajnie zobrazowane właśnie w tym 10 rozdziale Ewangelii Mateusza. Ja nie będę czytał tych tekstów tutaj, bo wy macie. W ogóle chcę, żebyście mieli ten tekst przed sobą. Ja będę wam podawał wersety z tego rozdziału. I będę przy niektórych z nich się zatrzymywał. Przy tych, które są kluczowe dla wytyczenia tej drogi. Mamy werset pierwszy. Dał im moc nad demonami i chorobami. Zaczyna się początek drogi, początek ukierunkowania w służbie. Każdy człowiek, każdy sługa Boży to człowiek, który ma moc nad demonami i chorobami. I to nie jest kwestia specjalizacji. Sługa Boży to człowiek posiadający moc nad demonami i chorobami. A więc cokolwiek w życiu będziesz robił, w jakiegokolwiek kierunku się udasz, to będzie obowiązywało Ciebie zawsze. Masz uwalniać od demonów i uzdrawiać chorych. Czy Ty będziesz biznesmenem, ewangelistą, czy dziennikarzem podróżującym po świecie, czy będziesz żołnierzem, czy będziesz zamiatał, nie wiem. Jesteś człowiekiem służby, masz serce sługi i zaczynasz swój kierunek, jakby łapiesz kierunek
w zrozumieniu, że dostałeś moc nad demonami i chorobami. Werset 5 mówi, żeby nie wkraczać na drogę pogan i nie wchodzić do miasta Samarytan. Nie wkraczać na drogę pogan i nie wchodzić do miasta Samarytan. Poganie to jest określenie dla nas na tą chwilę, określenie ludzi, którzy nie narodzili się z Bożego Ducha. Tak określamy pogan. Oczywiście w swojej takiej podstawowej formule poganie to nie Żydzi. Każdy nie Żyd to poganin. Czyli my jesteśmy tymi nawróconymi z pogan, nie z Żydów. Ale na poziomie proroczym ten werset pokazuje nam pogan tutaj jako ludzi nieodrodzonych z Bożego Ducha. Jest napisane na drogę pogan, nie wchodźcie. Nie wkraczajcie na drogę pogan. Droga to jest to samo słowo co doktryna, czyli nauka. Czyli kierunek służbie jest związany z tym, że ja nie wchodzę w mentalność tego świata. Sługa Boży to człowiek nie wchodzący w mentalność świata. Ten sam werset mówi, nie wchodźcie do miasta Samarytan. Kim byli Samarytanie? Samarytanie to byli ludzie, którzy czcili Boga i inne bóstwa. Czcili Jahwę i bałwany. Nie mówili, nie wierzymy w Jahwę. Mówili, wierzymy w Jahwę i w Asztartę, w Baala. Każdemu z nich ofiarujemy to, co mu się należy. Wymieszanie. Kim są Samarytanie? Samarytanie to odrodzeni z Bożego Ducha ludzie, poruszający się w szeroko pojętych zwiedzeniach. I tu jest napisane, do miasta Samarytan nie wchodźcie. Czyli nie mieszajcie się z ludźmi, którzy nie posiadają wykładni prawdy w swoim życiu. Oto kierunek w służbie. Człowiek służby to człowiek nie mieszający się z innymi braćmi, z siostrami, którzy popaprali sobie życie duchowe. Nie jednoczący się z nimi, nie wchodzący w układy. Człowiek służby, odnajdujący kierunek swój, to człowiek nieekumeniczny. Dalej ten werset 5 mówi, aby rozwijając się w służbie, traktować ludzi jak zaginione dzieci Boga. Wytyczając kierunek w swojej służbie, musisz każdego człowieka traktować jak potencjalnego zbawionego. Czyli nie idziesz do ludzi, aby ich tępić, nie idziesz do ludzi, aby ich dojechać, nie idziesz do ludzi, aby ich wybić z pewnego rytmu, w którym żyją. Jakby nie idziesz ich niszczyć. Ludzi określasz jako zaginione dzieci Boga. Czy one się odnajdą, nie wiemy, ale szukasz tych ludzi. A więc kierunek w służbie jest taki, że widzisz człowieka, jest to człowiek X, Y, nieważne jaki on jest, ważne, że to zaginiony. To zaginiony jakiś. No idę do niego jako do zaginionego. Nie idę do niego jak do wroga, nie idę do niego jak do uzurpatora, nie idę, żeby się obronić przed nim. Rozumiesz? Oto zaginiony. Werset 7 mówi o tym, aby głosić królestwo. Kierunek w służbie jest związany z tym, że masz głosić królestwo. Co to znaczy głosić królestwo? Czyli ty nie prezentujesz innego Boga niż króla. A więc twoje całe życie to prezentowanie króla. Sługa Boży prezentuje króla. Nie prezentujemy innej postaci Boga. Oto Bóg jest królem, Jezus jest królem, przyszedł do mojego życia król, uczynił ze mnie króla. Rozumiesz?
Czym się zajmuje przede wszystkim król? Władaniem. A więc sługa Boży to człowiek prezentujący władzę. Człowiek prezentujący władzę. Werset 8 jest napisany, aby potwierdzać to znakami i cudami, co robimy. A więc obojętnie, co będziesz robił w swoim życiu, to nadprzyrodzoność musi być stałą w twoim życiu, a nie wypadkową. Nie możesz być osobą, która będzie o sobie myślała jako o naturalnym. Musisz mieć mentalność nadnaturalnej. Musisz myśleć o sobie jak o nadnaturalnym. Nadnaturalnym. I częstokroć nie mam pojęcia, jak się rzeczy wydarzą. Ale wiem, że one się wydarzą, ponieważ za nie się zabrałem. Jestem nadnaturalny. One muszą mi wyjść. Bo jestem nadnaturalny. Nie biorę pod uwagę tego, że gdzieś się kończę na poziomie naturalnym. Ja naturalnie się dałem skończyć. Większość ludzi, których znam, jest ode mnie lepiej wykształcona, jest ode mnie mądrzejsza, rozumniejsza, więcej potrafi w naturalny sposób. Naturalnie dawno się skończyłem. Znaki cuda to jest coś, co ma towarzyszyć kierunkowi twojej służby. Kiedy będziesz się w ogóle modlił, to mów: Panie, chcę, żeby znaki i cuda towarzyszyły na stałe mojemu życiu. W ogóle miej to w takiej stałej swojej modlitwie. Niech znaki i cuda towarzyszą twojemu życiu. Zawsze. Werset 8 dalej mówi, aby nie oczekiwać zapłaty. To jest bardzo ważna sprawa w kierunku w twojej służbie. Czy to oznacza, że ty masz myśleć w kategoriach nędzarza, w kategoriach cierpiętnika? Absolutnie nie. Ja w ogóle absolutnie jestem przekonany o tym, że Bóg jest zobowiązany mnie zaopatrywać. Oczywiście to zaopatrywanie Boże nie opiera się na tym, że ja leżę i oczekuję, że coś tam mnie spadnie, tylko ja wykorzystuję absolutnie cały potencjał, który posiadam, bo Bóg to jest również potencjał, który ja mam, bo On go od niego, no to ja to wykorzystuję. Natomiast w mojej mentalności Bożego sługi nie ma oczekiwania zapłaty. Ja nieraz jak jeździłem, gdzieś ktoś mnie pytali, to ile będzie, Artur, twoje wynagrodzenie miało wynosić? Ja mówię, no ale ja nie mam taryfy takiej. Nie masz taryfy? Ja mówię, nie mam. No ale to co? Ja mówię, no dacie mi pieniądze takie, jakie będziecie chcieli. Was Bóg będzie sądził za to, ile mi dajecie. Przyśnij mnie. Ja przyjadę do jednej osoby na koniec świata za własne pieniądze i nigdy nie będę chciał za to pieniądze. Ja to zrobię. Ja to zrobię. Czy wy będziecie mi dawać pieniądze? Nie wiem. I nie przede mną będziecie za to odpowiadali. Ja w swoim sercu zrobiłem prostą rzecz. Nie domagam się zapłaty. I musisz zrobić to samo w sobie. Nie bój się tego. Nie bój się. Czasami opowiadałem, jak ktoś mnie zapytał w ten sposób, jak mnie pobłogosławić, on mówi, nie stać się na mnie. Cisza w telefonie. Ja mówię, przyjadę z łaski. Ja mam bardzo duży ubaw z tego. Wiecie dlaczego? Bo jak się w tym kraju porusza parę kwestii. Na przykład jedną kwestią są pieniądze, inną kwestią to jest życie seksualne. Jak tylko poruszysz te dwie rzeczy, kiedyś w jednym kościele zaczęli mówić o seksie, zaczęli uciekać. Wiesz o co chodzi? Pastor do mnie podchodzi i mówi, bo wszyscy wyjdą. Ja mówię, to nie będą wiedzieli, proszę Ciebie, co robić w sprawach seksu. Mówię, zobacz, co oni robią. Dorośli ludzie spieprzają, bo się mówi o ciurlaniu. Mówię, co za ludzie? Kurczę, co za, mówię, naród jakiś dziwny.
A tak jest z pieniędzmi właśnie też. Zaczynasz mówić o pieniądzach, pojawiają się problemy. Najważniejsze dla Ciebie jest to, abyś nie oczekiwał zapłaty. Abyś powiedział, Panie Boże, ja u Ciebie jestem zatrudniony. U Ciebie. Kiedyś pracowałem w takiej firmie i szef tam ciął premię. Ja się modliłem i Duch Święty mówi, Artur, mówi, Ty pracujesz u mnie. Nie zapominaj tego. Ja Ci płacę. Ja Ci płacę. A ja dobrze płacę. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że nigdy żołnierz nie wykonuje swojej służby za własne pieniądze. I taką mentalność musisz mieć. To nie może być mentalność, jeszcze raz mówię, to nie jest mentalność cierpiętnika. Tak, będę Ci, Panie, służył, zdychał z głodu, też będę na chwałę Twoją. Nie. To nie tak jest. Nie, nie spodziewać się zapłaty, to znaczy, że ja wiem, że mam tą zapłatę. To jest wielka różnica. Wiedzieć, że się ma. Rozumiesz? Jak się ma, to się nie spodziewasz. Rozumiesz? To jest to. Wersety 9 i 10 pokazują, aby przede wszystkim nie oczekiwać wyposażenia materialnego. Widzicie, w służbie wielu ludzi popełnia wielki błąd i mówią tak, kiedy będę gotów, kiedy będę miał to czy tamto, będę Ci, Panie, służył. Kiedy będę miał samochód, to ja gdzieś pojadę. A dlaczego nie pojedziesz autobusem, pociągiem, na koniu? Jedź. A może idź. Wiesz, o co chodzi. Dalej te wersety mówią, żeby ufać w wyposażenie idąc. Czyli ja idę i ufam, nie czekam i ufam, tylko idę i ufam w wyposażenie każdego rodzaju. Sługa Boży na żadnym poziomie, człowiek, który odkrył serce sługi, na żadnym poziomie nie funkcjonuje na zasadach takich, że czeka. Jeżeli do kogokolwiek z Was zgłosi się w życiu ktoś i powie, chcę, żebyś mi usługiwał, to Ty odpowiesz na to w jeden sposób tylko. Tak. A dopiero później zapytasz, co miałbyś zrobić. Rozumiesz to? To jest mentalność sługi i to jest wytyczenie kierunku w służbie. Czy możesz mi usłużyć? Tak. W czym? A nie, w czym Ci mogę usłużyć i dopiero dać odpowiedź. Jak ktoś do Ciebie zadzwoni i powie, czy możesz mnie uzdrowić, to odpowiesz do niego, tak. A potem zapytasz, na co chorujesz i gdzie mieszkasz. Rozumiesz? Nie zastanowisz się 5 sekund na. Słowo Boże mówi, abyś ufał w wyposażenie idąc. Werset 11 pokazuje, aby szukać duchowych ludzi i z nimi przebywać. Kierunek w służbie jest związany z tym, abyś otaczał się duchowymi ludźmi i z nimi przebywał. Rozumiesz? I to Ty musisz o to dbać. Musisz zbudować wokół siebie relacje z duchowymi ludźmi. To Twoje zadanie. Nie oczekiwać, aż duchowi ludzie znajdą Ciebie i Cię otoczą opieką. To Ty masz, rozumiesz, zarzucić lasso. To Ty masz tych ludzi do życia ściągnąć. To Twój interes, aby otoczyć się duchowymi ludźmi i z nimi przebywać.
Wersety 14 i 15 mówią, aby nie frustrować się, że ktoś nie chce od Ciebie królestwa. To nie jest Twoja rzecz. Gdy nie chce życia, to znaczy, że otrzyma śmierć. I wytyczając kierunek w Twojej służbie, uklęknij i powiedz Bogu tak, Panie Boże, nie będę nigdy się frustrował, że ktoś nie chce ode mnie przyjąć prawdy. To są bardzo ważne wersety. Nie chce życia, posłuchaj, otrzyma śmierć. Proste zasady. Kto by nie chciał was w mieście, w tym, do którego pójdziecie, strzepnijcie proch z butów swoich. Miastu temu będzie gorzej w dniu sądu niż Sodomie i Gomorze. To są proste wytyczne. Zobaczcie, ludzie się zastanawiają tak. Dlaczego ktoś mnie nie słucha? A co cię to obchodzi, że ktoś cię nie słucha? Nie twoim zadaniem jest dokonywanie takiej analizy. Twoim zadaniem jest zaproponować życie, kiedy życie zostaje odrzucone, natychmiast przyjdzie tam śmierć i w ogóle wiedz o tym, że tak wygląda służba Twoja. Idziesz, niesiesz życie. Jeśli ktoś Cię odrzuci, przyjdzie do niego śmierć. Pogódź się z tym. I nie frustruj się, nie zastanawiaj się dlaczego, tylko przeanalizuj 14, 15 werset 10 rozdziału Ewangelii według Mateusza. Takie są prawa Boże. Rozumiecie? Bóg nie ma nic ludziom do zaproponowania oprócz Chrystusa. Nic. Werset 16 mówi, że aby przeżyć na froncie, potrzebujesz roztropności i niewinności. Roztropność w służbie jest bardzo ważna i niewinność w służbie jest bardzo ważna. Krótko powiedziawszy, kierunek w Twojej służbie musi być związany z tym, że będziesz roztropny. Co to znaczy roztropny? Słowo roztropny to słowo naśladujący. Naśladować oznacza wstawiać swoją nogę w ślad wcześniej zostawiony przez kogoś. Idzie Bóg, robi ślady, a ty swoje nóżki wkładasz w te ślady. Idziesz tylko śladami Boga. To znaczy naśladować. To znaczy być roztropnym. Rozpoznawać tropy, czyli ślady. Rozumiesz, co to jest roztropny? A więc robisz tylko to, co prezentuje Bóg. Nic więcej. I jesteś też niewinny. Co to znaczy niewinny? Nie może być na ciebie haka. Nie ma haka na ciebie. To nie oznacza, że w życiu sługi Bożego nie ma upadków. Upadek to jest coś innego. Jeżeli się upada i się powstaje, to dalej nie ma haka na ciebie. Wiesz, co to znaczy, że jest hak na ciebie? To znaczy, że ktoś upada i nie powstaje, jednocześnie dalej służy. To tworzy się hak. On nie jest niewinny wtedy. Diabeł zaczyna za tobą iść. Sługa Boży, który upada, nie podnosi się, tylko w upadku idzie, szykuje na siebie wyrok. Sługa Boży może upadać codziennie. Byle wstawał. Byle wstawał. Bo sługa Boży to nie jest idealna postać. I kierunek w służbie Twojej to nie może być taki kierunek, że będę teraz idealny. Będę wszystko pięknie robił, nigdy się nie potknę. Nie. Ja jestem wyluzowany w tym bardzo. Ja w ogóle się nie boję grzechu. Ja się nie boję, że ja upadnę. Absolutnie. Sprawa grzechu została rozwiązana przez Jezusa. Natomiast co się dzieje, kiedy upadałem? Wstawałem. Szybko powstaję.
proklamowałem. Któż może mi dowieść grzechu? Nikt. Któż może ci dowieść grzechu? Chyba, że może. Ale kiedy ci może ktoś dowieść grzechu, jeżeli nie powstałeś? Rozumiesz, kiedy się dowodzi komuś grzechu? Kiedy ktoś nie powstał. Nie powstał. Był w Stanach taki biskup takiej dużej denominacji protestanckiej. Nigdy nie wyzwolił się z problemów homoseksualnych. Po cichu utrzymywał kontakty homoseksualne z jedną prostytutką homoseksualną. Prostytutka homoseksualna bardzo silnie zorientowana na kasę. Któregoś dnia zaproponowała mu układ. Albo ty mi dasz konkretne pieniądze, albo idę do telewizji. Rzecz się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone to nie jest Polska. W Polsce by z tego wylazł, a nie Stany. Stany to jest kraj, gdzie można otrzymać swój cud w jedną sekundę i stracić głowę w jedną sekundę. Nie chciał jej dać pieniędzy. Poszła do telewizji. Dym, człowieku. Facet miał z 800 kościołów pod sobą. Rozumiecie? Był na niego hak. Hak. Dlatego jest napisane. Bądźcie niewinni. Czy to znaczy nie upadajcie? Nie. Niewinny, to znaczy ktoś, kto jest oczyszczony z winy. Upadam, obmywam się w krwi, staję do pionu i idę dalej. Amen. Proste i tak się służy. Tak się wytycza kierunek służby. Werset 17 mówi, aby ufać tylko w objawienie. Kierunek służby jest związany z tym, że musisz ufać w objawienie. Ty musisz wierzyć w to, że Bóg, że inaczej, że masz dostęp do objawień pańskich, że to, co się dzieje w tobie, to są rzeczy objawione. Musisz się tego trzymać. Tak. Nie możesz tego podważać, bo i tak nic nie masz więcej. Nic nie masz więcej, tylko swoje objawienie. Tylko na tym możesz budować kierunek służby. Czy to ryzykowne? No pewnie, bo nie masz na kogo zwalić winy później. Ja nie mam na kogo zwalić winy za to, co ja robię. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność. Pełną odpowiedzialność. Ludziom tam w Warszawie, na przykład w kościele, to ja jak rozmawiam z kimś, ktoś tam mówi do mnie, z liderów na przykład wiesz, bo tam mówią do mnie o tym i o tym. Czepiają się mnie. Mówię, zwal winy na mnie. Powiedz, że to jest moja doktryna. Podaj mój numer telefonu. Ja odpowiadam za to, co ci powiedziałem. Rozumiesz? Kładę głowę za to. Zwal na mnie. Powiedz, on mi powiedział. A ja w to uwierzyłem. Rozumiesz? Zwal na mnie. Ja się będę tłumaczył. Po prostu, ja się będę tłumaczył. To jest moja rola. Jeżeli ja coś rozkręcam, to ja się mam za to wytłumaczyć. Taki jest kierunek służby. Bo ja muszę wierzyć w objawienie moje. Ja muszę wierzyć w objawienie. Ja często w ogóle robię rzeczy, o których nikomu nic nie mówię, zanim ich nie rozkręcę w ogóle. Ja najpierw je rozkręcę, wezmę odpowiedzialność za nie i dopiero potem w ogóle ludziom mówię. Przez to też unikam różnego rodzaju informacji doradczych. Bo najczęściej w takich sytuacjach mam doradzane, abym był ostrożny. A ja nienawidzę być ostrożnym. To jest słowo, którego ja nienawidzę. Po prostu. Zresztą w Biblii tylko 4 razy jest napisane, bądź ostrożny. A więcej nie bój się. 360, tak? No.
Werset 18 jest napisane, aby korzystać z każdej sytuacji, aby świadczyć. Z każdej. Jak będziesz się modlił, powiedz: Panie, ja wytyczam gdzieś kierunek w mojej służbie, Duchu Święty, ja dzisiaj składam deklarację przed Tobą, że chcę, abyś stwarzał mi sytuację w życiu, abym mógł świadczyć o Tobie. Niech sytuacja goni sytuację. Dokąd ten nie mówi. A potem zobacz, co się będzie dziać od jutrzejszego dnia. No i pamiętaj, że Twoje rozmowy z ludźmi, kontakty, to są właśnie te sytuacje, o które się pomyliłeś wczoraj. Także miej kieszeń traktatów przy sobie. Rozumiesz? Jest słowo dla tego człowieka. Kierunek służby. Czytam świadectwo pewnego biznesmena w Stanach, z takiej grupy biznesmenów pełnej Ewangelii. Mają taką fajną grupkę. Tam jest taka organizacja ciekawa. Biznesmeni pełnej Ewangelii. Facet, bogaty człowiek, biznesmen. A mieszka sobie, już nie pamiętam tam gdzie. Dosiedzi do biura. Nie jeździ samochodem, tylko jeździ kolejką. Codziennie. Do pracy dojeżdża kolejką. Do biura ma na godzinę tam 9, powiedzmy, wsiada sobie do kolejki, w garniturku, z walizeczką, starszy człowiek. Dzień w dzień, tak robi właściciel firmy. Codziennie w tej kolejce staje i mówi tak, codziennie rano. Dzień dobry, nazywam się tak i tak. Chciałem Państwu powiedzieć, że Jezus umarł za was. Że wstał z martwych, że żyje. Jeżeli przyjmiecie go jako Pana Zbawiciela, będziecie po śmierci w niebie. I robi tak codziennie od lat. Potem jedzie do swojej firmy i robi biznes. Sługa Boży. Nie robi kampanii żadnych. Codziennie w kolejce mówi Ewangelię. Nie tworzy kazań. Nie zastanawia się nad tym. Rozumiecie? Świadczy o Jezusie. Mam wrażenie, że może dostać wielką nagrodę później. Nie wiem. Takie mam wrażenie. Wersety 19 i 20. Mówią o tym, aby się nie martwić, ponieważ Bóg się nie spóźnia. Kierunek w swojej służbie nie jest uzależniony od Twojego oczekiwania na efekt. Nie czekasz na efekty. Robisz swoje, idziesz dalej. Bóg się nie spóźnia. A Jemu zostaw resztę. Idź i służ, a Jemu zostaw resztę. Ja często coś zrobiłem, mówiłem tak: Panie, zrobiłem co moje i idę do domu. I tyle. I idę do domu. Potem odbierałem telefony. Wiesz, wtedy kiedy się o mnie modliłeś, zostałam uzdrowiona. Ja mówię: czemu nie powiedziałaś mi na przykład następnego dnia? Byłoby miło. Dzwonisz do mnie i mówisz mi po roku. Tak? Kiedyś głosiłem o tym, że Bóg jest Bogiem cudów. I że stwarza. Siedziała, włączyła mój film kobieta przed internetem, w internecie. Słuchała tego i powiedziała: Panie Boże, wierzę w to. I jej natychmiast wyrósł ząb. Natychmiast jej wyrósł ząb. Za dwa lata do mnie zadzwoniła. Mówi: wiesz co, słuchałem Twojego poselstwa o cudach w
stop, teraz miłość cię drugi, a mnie super. Mówię, byłoby fajnie, jakbyś mi wtedy powiedziała. Bardzo tego potrzebowałem. Bardzo potrzebowałem takiej zwrotki. Ale po latach zrozumiałem, że Bóg się nigdy nie spóźnia. Ja mam coś robić. Wielokrotnie nie dostaniesz nigdy zwrotki. Nigdy. Potem dostaniesz nagrodę w niebie. Wytycz taki kierunek służby. Pewnie będę czekał na zwrotki. Ty się nie spóźniasz. To twoja robota. Wersety 21-22 mówią o totalnych prześladowaniach. W ogóle wytyczając kierunek służbie, na dzień dobry pogódź się z prześladowaniami. Powiedz, Boże, rozumiem, że prześladowany będę. I nie będę się dziwił. Czemu mam się dziwić? Kurczę. On powiedział, prześladowania mieć będziecie. I te wersety dalej mówią o tym, że wytrwałość zapłaci owocem. Czyli ze prześladowania i tak będziesz miał i tak. Jeśli decydujesz się na wytyczenie kierunku w służbie, czyli ty powiesz tak, ja odkryłem tutaj serce sługi i ja postanawiam, Boże, wytyczać kierunek w służbie, to ja też automatycznie się zgadzam, Boże, na prosty fakt. Będę szedł przez gąszcz prześladowań. Bo prześladowania są przyporządkowane szerzeniu królestwa. Wiesz dlaczego? Bo ty wchodzisz z obcym ciałem. Ty się wbijasz jak nóż, jak gwóźdź. Rozumiesz? W środowisko, tak? Które tego nie chce. Wielu ludzi, chrześcijan, oni by chcieli być chciani. Ale dlaczego chcesz być chciany? Jako sługa Boży. Jak Jezus jest nazwany skałą zgorszenia i kamieniem potknięcia. Będąc naśladowcą Chrystusa, będziesz skałą zgorszenia i kamieniem potknięcia. Na pewno, jest jedna rzecz pewna, na pewno będą chcieli cię zabić. Na pewno. Czy będą chcieli cię posłuchać? Nie wiem. Ale na pewno będą chcieli cię zabić. Bo ładujesz im materiał, który jest przeciwny ich naturze. Rozumiesz? Więc chcą cię zabić. Dlaczego mieliby cię lubić? Za co? Zadzwonili kiedyś do nas z Polsatu, do mnie do Agaty. I mówią, taki kręcimy program. Dobre nocki. O życiu seksualnym. Czy Państwo byście przyjechali do nas i zrobili ten program? Czy byście powiedzieli o życiu seksualnym? Tak, przyjedziemy. Sala była malutka, przyjechaliśmy. Było takie pomieszczenie, trochę jak to. I czekaliśmy tam na wejście do studia. I w czasie, kiedy my już wchodziliśmy do studio, Sara sobie została z dziennikarkami, takimi dwoma, i wchodziły cztery takie kobiety. W takich mniówkach w ogóle, takie odwalone tam do tego. I siedziały. I one tam czekały, bo miały robić po nas. One były zaproszone do kolejnego programu. No i my tam, był taki pol takiej naszej Sławy, już to nie pamiętam jego nazwiska, taki seksuolog. I tam była taka pani dziennikarka i ona z nami rozmawiała, zaczęło się od tego, jak tam było, jak Agata sobie dawała radę, jak ja siedziałem w więzieniu z seksem, jak ja sobie dawałem radę, zaczęliśmy rozmawiać. Oczywiście w stawnicy się modlili, wzięliśmy na tym wszystkim autorytet. Gdyby chcieli sobie znajdzie dobre nocki, to się kupa ludzi nawróciła na tym. Kupa ludzi.
bo my ich zdominowaliśmy tam. Wiesz. I pokazaliśmy takie rzeczy, że oni w ogóle tak się dzieli. Ten seksuolog i w ogóle i ta łapka, nie? I teraz tak, to co się tam działo w środku było widoczne na takim dużym telebimie w tym pokoju. Także te cztery dziewczyny, one nas widziały. Kim one były? Okazało się, że to były prostytutki, które miały też mówić o innej sferze seksu, do następnego programu miały być nagrywane tam było. Ja pamiętam, ja mówię tak, że jeżeli, znaczy głoszę tam Ewangelię, nie? Mówię, jeżeli ty w ogóle żyjesz w grzechu i uważasz, że to jest normalne i ty uważasz, że nie potrzebujesz Jezusa, bo ty masz taki standard w ogóle w życiu, to ty idziesz do piekła. I my potem wychodzimy z tego studio i one wchodzą, a jedna miała taką koronkowe, takie rajstowe, takie pończochy. I oczko jej poszło. I Agata mówi, przepraszam, a my nie wiedzieliśmy, że to są prostytutki. Agata mówi, przepraszam bardzo, pani tutaj oczko poszło, pani na wizję wchodzi. A ona tak spojrzała, oczko, oczko? Przed chwilą się dowiedziałam, że to piekła idę. A pani mówi, że oczko mi poszło. W ogóle nie wiesz, o co chodzi. Taka, w ogóle to załamana, tak w ogóle wiesz, nie? W czym sprawa jest? Ty wchodzisz z czymś, co jest niszczące dla środowiska. Ludzie uważają, że mają poukładane życie. A ty, jako sługa Boży, wchodzisz do nich i mówisz tak, macie gówno, nie życie. Ja mam życie. Ja znam klucze. Wiesz, co się dzieje? No chcą cię zabić. Niektórzy się z tobą zgodzą. Nie rzucą kamieniem. A większość złapie za kamienie. I wytyczając kierunek w służbie, nie wolno ci tego ominąć, bo się w ogóle pomylisz. Będziesz żył w takiej w ogóle słodkiej iluzji. W moim życiu będzie pięknie. W życiu sługi niekoniecznie jest pięknie. W życiu sługi jest na pewno prawdziwie. Na pewno miłośnie. Ale niekoniecznie pięknie. A na pewno niespokojnie. Rozumiesz? I wytrwałość to jest coś, co musi być przez ciebie zrozumiane jako część twojego kierunku. I wiesz, co to znaczy wytrwałość? Wytrwałość to nie jest ominięcie problemu, tylko wytrzymanie w problemie. Nie cofnięcie się podczas nacisku. To jest wytrwałość. Trwam mimo bólu. Bramy piekła cię nie przemogą. To jest to, rozumiecie, o co chodzi. To nie, to jest inny model chrześcijaństwa. Ludziom się wydaje, że to jest uniknięcie problemów. O, jestem sługą Bożym, teraz uniknę wszystkiego, Pan mnie chroni. No jak cię tak ochroni, jak swojego syna ochroni, no to wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego ci życzę. Tak ochroni w ogóle syna swojego. Że tak macie chronić? Czasami do niej mówią ludzie, w ogóle chcę poznać Boga jako ojca. Ja mówię, ja wiesz, jak on traktuje swoje dzieci? Czy nie wiesz? Znasz? Zasady traktowania dzieci? Czy nie? Ludziom się wydaje, coś im się wydaje. Ja mówię, on ma takie metody. Dziwne, ojcowskie. Mówi tak. Wstaniesz z martwych. Chcesz? O tak, tato. Ale najpierw zginiesz. Chcesz? Ja nie wiem, czy ktoś tylko ojca chce. Bo czasami ludzie w ogóle to mają taką iluzyjne podejście do Boga Ojca. A niech Bóg Ojciec. Rozumiecie, o co chodzi? To jest taka postać. Wiecie, najczęściej wiecie, jakiego ojca oni chcą poznać, takiego, jakiego chcieli mieć w życiu, a nie mieli.
Jak mieli tyrana, to chcą mieć takiego miłego. Jak mieli takiego popranego, że nie umiał sobie poradzić, to chcą mieć takiego, co sobie radzi, taki antidotum. I tego, w tym Bogu tego szukają, tak? Tylko, problem z Bogiem jest taki, że Jego nie można sobie ułożyć, tak? On jest nieoswojony naprawdę. W ogóle nie jest oswojona postać. To nie jest oswojona postać. Po prostu taki jest. Zaraz albo się uwierzy, że to jest najwyższy standard ojcostwa, okej? Okay? Albo się człowiek będzie zawodził w środku i będzie szukał w ogóle kwadratowych jaj, to znowuż. Będzie mówił, no to ja innego ojca chciałem, a jakiego chciałeś? No takiego pełnego mężczyzny, no to jest miłość właśnie, co chcesz. To jest miłosne, bardzo. Bardzo miłosne to jest. To wszystko ma sens, cel, kształt. Werset 23. Pokazuje, aby nie obawiać się, zostawiać prześladujących was miejsc. Rozumiesz? Nie bój się zostawiać, nie bój się odchodzić. Nie bądź uparty, rozumiesz, że muszą cię tutaj przyjąć. W ogóle nie muszą cię przyjąć, a ty ich zostaw. Wyjdź stąd. Idź tam, gdzie chcą ciebie. Rozumiem. Kierunek służby to jest coś takiego, że idziesz tam, gdzie cię chcą. Rozumiesz? Idziesz sobie, szukasz. Ja na przykład, ja w ogóle szukam ludzi, co mnie chcą. No jak ktoś mnie nie chce, to mnie nie chce. Idę, głoszę wszystkim. Okej? Okay? Ale zostaję z tymi, co mnie chcą. I tyle. Innych odchodzę, ja nie chcę. Często do mnie ludzie mówią, a czemu nie pójdziesz tam, czy tam nie pójdziesz? Mówię, mnie tam nie chcą. Byłem, ogłosiłem, ale mnie tam nie chcą. Czemu jeszcze raz nie pojechałeś? Ja mówię, wiesz co? Bo przeczytałem w ogóle werset 23, 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. Tak przeczytałem. No i uważam, że to jest standard Boży. Nie chcą was w jakimś mieście, to wyjdźcie z niego. Tam nie jest napisane, przyjdźcie jeszcze raz i zapytajcie, że może im się polepszyło teraz. Rozumiesz, o co chodzi? Nie. Wersety 24 i 25 mówią o tym, aby skupiać się tylko na Jezusie. Nie bierz pod uwagę ludzkich przeświadczeń. Nie idź na kompromis. Tylko Jezusie. To jest kierunek służby. Jak będziesz się modlił, powiedz, Panie Boże, ja będę wpatrzony w Ciebie. W żadną ludzką opinię. Jakakolwiek ludzka opinia będzie odchodziła na 15 centymetrów od Ciebie, od razu będę ją porzucał. Czy to brat, swat, ktokolwiek. Nie ma. Taka jest prawda. Ja się jej trzymam. Wersety 26 do 33 pokazują nam cztery rzeczy. Po pierwsze, nie bój się mówić prawdy objawionej. Ty musisz mówić prawdę objawioną, choćby ludzie w ogóle nie chcieli słuchać ani jednego twojego słowa. Bo ty i tak nie masz nic innego do powiedzenia. Masz prawdę objawioną i musisz ją mówić. Po drugie, musisz znać swoją wartość w Chrystusie. Że ty w Chrystusie musisz, w ogóle ty musisz być pewny tego, kim ty jesteś w tym Chrystusie. Dzisiaj troszkę o tym rozmawialiśmy tutaj w restauracji, że najbardziej to, czego ludzie nie znoszą w mojej służbie, to pewność siebie. Pewność siebie, to, że jest kropka na końcu postawiona, a nie jest, że tak powiem, wolna rozmowa. Kiedyś byłem w takim jednym miejscu, zaprosili mnie do takiego jednego kościoła, ja skończyłem kazanie i pastor tego kościoła mówi tak, a co wy teraz o tym myślicie? Do ludzi w kościele. Ja go potem wziąłem na bok i mówię, słuchaj, bo tu więcej nie przyjadę. Co to mówię jest? Demokracja grecka? Przecież mnie w ogóle nie interesuje, co ludzie o tym myślą. W ogóle nie wiem, czy ty mnie rozumiesz, mówię. Ja nie przychodzę, żeby posłuchać opinii ludzi na mój temat. Oxford
Ja bardzo dobrze siebie znam. To nie jest grupa terapeutyczna, że my sobie teraz siedzimy i robimy zwrotki. Co teraz myśleliście o tym, co zrobił Zdzisioły? I wszyscy mówią, ja uważam, że Zdzisio myślał to czy tamto. A ja uważam, a ja mówię, ale mnie nie obchodzi, co kto o mnie uważa. Ja nie idę do ludzi jako sługa Boży, żeby otrzymać od nich zwrotki osobno. Bo ja bardzo dobrze siebie znam. Ja mam tak głęboką wartość, świadomość swojej wartości, że nie potrzebuję tego, żeby ktoś mi dawał zwrotkę na mój temat. Czemu mam mieć zwrotkę? Przecież byłbym szaleńcem. Bym był jakimś zbożeńcem oratoryjnym, który potrzebuje w ogóle dowiedzieć się, czy ja tutaj dobrze mówię. Wiesz, ja swoich kazań nawet nie słucham. Rozumiecie? Czasami, żeby tytuł wyłapać, jak gdzieś pisze, a tak nie słucham. Ktoś mi mówi, słuchaj swoich fundamentów, wiem, że ty jesteś niepoważny. Przecież ja nie po to głoszę fundamenty, żeby ich słuchać później. Przecież jeżeli ja głoszę te fundamenty, to znaczy, że ja nimi muszę żyć. Ostatnio ktoś mnie pytał, ile w ogóle... O, tu chyba właśnie. Ile w ogóle, mówię, jak dużo pisałeś na temat fundamentów? Ja mówię, o, fundament pierwszy, cztery linijki. Fundament wiary. Takie, to jest to. Po pierwsze Bóg jest, po drugie Bóg jest dobry. To jest cały fundament. Napisałem to w 30 sekund. A już nie daj Boże, tego słucham. Ja nie sprawdzam tego, co napisałem. Google mi sprawdza błędy ortograficzne i to jest cała sprawa. Ja nikogo nie proszę o korektę. Dlaczego? Teraz posłuchaj mnie. Bo muszę ponieść konsekwencje swoich działań. Muszę nadstawić twarze za to, co robię. Ja nie idę po to ze służbą Bożą, aby dowiedzieć się, jaki ja jestem. Ja biorę pełną odpowiedzialność. Jeżeli się pomylę, to zginę za moją pomyłkę. A jeżeli się nie pomylę, to zbuduję innych. A on mnie osądzi. On mnie osądzi. Nie mogę robić cyrku. Nie mogę chodzić się pytać pół życia. Na początku służby jest zupełnie coś innego. Masz mentorów, rozmawiasz z nimi, rozumiesz. A to nawet nie o to chodzi, że nie masz mentorów. Możesz do końca życia mieć swoich mentorów. Możesz z nimi rozmawiać, tak? Ale przede wszystkim to ty musisz znać swoją wartość w Chrystusie. Służba nie może ci jej udowadniać. Ty musisz w tej wartości wyznaczać kierunek swojej służby. Panie, wiem, kim jestem w Tobie. Wiem. Tak, wiem też, ile roboty jest ze mną jeszcze, ale to nieważne. Idę, ponoszę konsekwencje, płacę cenę, służę. Trzecia rzecz z tych wersetów to jest to, że Bóg zawsze podpisuje się pod prawdą. Zawsze, zawsze. W ogóle ustaw to sobie bardzo ważną rzecz. Jeżeli Ty będziesz prezentował prawdę, głosił prawdę, pod każdym względem tą prawdę propagował. On się zawsze pod tym podpisze. I nie ma wyjścia. Bo to jego. Bo to jest jego. I koniec. Problem będzie wtedy, jeżeli prawdy nie będziesz głosił. Jeżeli prawdą nie będziesz żył, jeżeli prawdy nie będziesz prezentował, to wtedy to jest totolotyk. Rozumiesz? A jeżeli ty jesteś zdeklarowany, dlatego jak ty będziesz modlił się, powiedz, Panie Boże, ja ustanawiam w tej chwili w mojej służbie standard prawdy. Zawsze, zawsze, zawsze. I wiem, że ty zawsze będziesz się pod tym podpisywał, bo to jest twoja sprawa. Ja jestem jak papuga. Powtarzam po tobie. I trzecia rzecz, czwarta rzecz tutaj to jest to, że Bóg nigdy nie honoruje kłamstwa. Czyli właśnie tej formuły nieprawdy.
Nie można liczyć na to, że on to uhonoruje jakoś. Dogadasz się. Że się dogadam z Bogiem teraz. Jakieś rozmawiam z takim jednym człowiekiem, mówię do niego tak. Robisz błędy na poziomie podatków w firmie, nie? Ale jestem w Chrystusie, mówię. Uważam, że będąc w Chrystusie, możesz robić takie rzeczy na poziomie podatków. Tak, bo ja się modlę, żeby oczy ich były zasłonięte. Wow. Grubo. Grubo, mówię. Jak ty chcesz zasłonić oczy urzędu skarbowego? Mówię, dlaczego to robisz? Jest inną rzeczą, kiedy dokonujesz pomyłki jakieś. Braliśmy nieraz autorytet nad takimi rzeczami, nie? To nie było problemu. Jest inną rzeczą, kiedy modlimy się, ponieważ system podatkowy jest piekłarodem w tym kraju. To nie ma nic wspólnego z Bogiem ten system, a wszystko z piekłem. To jest czysto piekielny układ, w ogóle system, tak? W tym kraju się zabiera ludziom 60 albo więcej procent pieniędzy, proszę Ciebie, jeszcze im się wmawia, że to jest prawo. Nie jest żadne prawo. To nieprawda. Rozumiecie? Ale to nie oznacza, że żyjąc w tym kraju, ja nie będę płacił tych podatków. Jeżeli nie chcę płacić tych podatków, to muszę się wyprowadzić z tego kraju. I to jest słuszne. Ja nie muszę się zgadzać z tymi podatkami. Nie. Tak jak się nie muszę zgadzać z różnymi prawami. Bo praw w tym kraju jest tyle, cię rozmawialiśmy o hotelu. No bzdury, ja w ogóle... Polska to jest takie kraj, że to jest nawalone takiej głupoty, że się w pale nie mieści. Rozumiecie? Tutaj ktoś przychodzi, nie po pasach, zatrzymuje to policja, daje mu mandat. Nie przyszedł po pasach. Rozumiecie? Ja nie spotkałem takiego kraju, ja nie znam, może znacie, ja nie znam takiego kraju, że się nie przechodzi po pasach, się dostaje mandat. Pasy i światła są po to, aby dać człowiekowi, tak, informację. Człowieku, zielone światło jest i są pasy, to jest bezpieczne dla ciebie. To cię nie pieprznie samochód najprawdopodobniej. Ale nie kara się ludzi za to, że oni przebiegli przez jezdnię, nigdzie, oprócz Polski. Na przykład. Rozumiesz? W Austrii sobie możesz biec takimi samochodami. Jak cię robi samochód, to twoja odpowiedzialność. Wiesz, o co chodzi? Ale policjant będzie stał z boku i cię nie zatrzyma. Dlaczego cię zatrzyma? To twoja sprawa, że ty to robisz. No, jesteś wariat, latasz między samochodami, wiesz, o co chodzi? Zapłacisz za to cenę, zabije cię samochód, tak? Ale nie, u nas będziesz ukarany, bo ty nie możesz. Nie możesz, nawet jak nic nie jedzie. Rozumiesz? Jak nic nie jedzie. U nas jest, to jest taki kraj. Ale to nie oznacza, że jak jestem w tym kraju, to ja teraz będę, tak, działał w taki sposób, żeby nie przestrzegać tych przepisów i będę myślał, że będąc z Duchem Świętym, mi się uda nie ponieść konsekwencji. To nie tak działa. Czymś innym jest branie mądrości. Ja zawsze do ludzi mówię, bierz mądrość, w jaki sposób odnaleźć luki w prawie podatkowym. Luka w prawie podatkowym jest prawa. Można, nikt nie zabronił. Zrób to. Rozumiesz? Ale zrób to prawnie. Ok? Nie igraj sobie. To nie to, że Bóg się pogniewa. Chodzi o to, że cię diabeł dojedzie. Bóg się nie podpisze pod kłamstwem, bo to, rozumiesz, jak on powiedział, mieszkaj w kraju, dbaj o wierność. Co to znaczy? Nie pasuje ci ten kraj, to wyjedź, no. I olej. Okej? Okay? Bo to chore. Ale jak już tu siedzisz, w tym kraju, to przestrzegaj tego chorego prawa. Bo cię diabeł tu jedzie. A ja nie będę ci bardzo mógł pomóc. O to tu chodzi. Rozumiecie, na czym rzecz polega? Jako sługa Boży, ty musisz w ogóle to wyłapać. Przyjdź do Boga, powiedz, Panie Boże, ja wytyczając kierunek w mojej służbie, chcę być tym wszystkim mega mądry. Ja odrzucam wszelkie kłamstwo.
Nie będę szedł na kompromisy. Szukam mądrości, jak tu żyć, bo nie jest łatwo. To niełatwo. Rozumiesz? Już dzisiaj ludzie myślą o ciebie, żeby zakładać firmy w innych krajach i bardzo dobrze. W Bangladeszu załóż. Jeśli zamiast 23% VAT, to będziesz płacił 8%. Rozumiesz? Lepiej. Jedź do Bangladeszu, załóż tam. Co to jest VAT? Przecież to czyste złodziejstwo. Rozumiesz? Ale jest usankcjonowane prawnie. Wiesz, co to znaczy? Że jeżeli gdzieś jest coś usankcjonowane prawnie i ogół społeczeństwa się na to zgadza, tak? To mamy problem. Mamy problem. Bo jesteś w tym temacie i musisz teraz coś z tym zrobić. Nie możesz powiedzieć, nie będę płacił podatków, Pan jest ze mną. No pójdziesz do buchy i Pan będzie z Tobą, będziesz głosił. Nie ma problemu, założysz kościół i Pan będzie z Tobą cały czas. Pan się nie zmieni, nawet Ci w niebie tam nie wspomni, może ktoś Ci tam narzuci, będzie tam byłeś ostatnie lata. No w więzieniu, Panie, nie wiem dlaczego. Ja też nie wiem, chyba że jestem wszechwiedzący. Ale dobrze mi poszło, założyłem kościół, no dobrze, to dostajesz półgarka złota dodatkowo. Ale już Ci lat więzienia nikt nie zwróci. Bo Bogu nie zależy, kiedy kościół założysz. Jak chcesz kościół zakładać, załóż w więzieniu, w kolonii karnej, na ulicy. Rozumiesz? Po prostu. Wersety 34 do 37. Pamiętaj, te wersety pokazują, że jesteś w służbie rozdzielenia, a nie scalenia. Służba to służba rozdzielenia, a nie służba scalenia. Ja miałem mnóstwo zarzutów. Artur, dlaczego ty nie dbasz o jedność Kościoła? Ja mówię, bo nie ma takiego czegoś jak jedność Kościoła. Nie dbam o coś, co jest iluzją. Przepraszam. Ja się zajmuję rozdzielaniem. Całe życie Bóg się zajmuje rozdzielaniem i w ogóle służba zajmuje się rozdzielaniem. Rozdziela życie od śmierci, dobro od zła, głupoty od mądrości. Cały czas. To nie jest służba scalenia. W ogóle. Cały czas jest służba rozdzielenia. I Twoja służba to jest służba rozdzielenia. I powiedz, Panie Boże, ja chcę w moim życiu dzielić, a nie łączyć. Dzielić, a nie łączyć. Jedyny pułap jedności jest w Jeruzalem, czyli w miejscu, gdzie tak naprawdę łączysz się całkowicie z prawdą. 38 do 39. Twoja służba ma swój porządek w Twoim oddzieleniu się i w Twoim zupełnym poświęceniu się. Więc początek służby, początek kierunku wyznaczają. Jak wyznaczasz kierunek, to mówisz, Panie Boże, ja oddzielam się dla tej służby. Moje życie jest oddzielone dla służby w Królestwie i zupełnie poświęcony Twojej osobie. To jest kierunek. 40 i 41 werset pokazują efekt końcowy. Twoja służba odniesie taki sam efekt, jak służba Boga samego i otrzymasz od Boga potężną nagrodę. Ten 10 rozdział Ewangelii Mateusza jest standardową przestrzenią, którą chrześcijanin musi sobie wyznaczyć w życiu. Po prostu ty sobie to wyznacz. Studiuj go. Dla mnie to się stało taką podstawową w ogóle formą, na której ja zbudowałem. I teraz chcę Ci podać takie kilka rzeczy. Ja chcę Wam zaproponować coś w ogóle. Chcę, żebyście macie swoje zeszyty.
żebyście zrobili sobie taką rzecz, żeby każdy z was wytyczył sobie kierunek, taki łatwy, bardzo prosty, bardzo proste ruchy zrobił w związku z kierunkiem naszym. Studium tego to jest taka rzecz ogólna. Natomiast chciałbym, żebyście na przykład po pierwsze umieli spisać swoje pragnienia. Ustanowili, jakby złożywszy je w system wartości. Od tych największych po najmniejsze. Teraz? Nie. Okay. Dla was teraz. W własnych zeszytach. A więc w systemie wartości. Od największych po najmniejsze zapisać swoje pragnienia. Czego ja chcę? Bo pamiętajmy o tym, co mówiliśmy, że Bóg przede wszystkim On mówi do ciebie przez pragnienia. Globalnie, czy teraz w jakimś najbliższym czasie? Twoje. Okej. Okay. Twoje życiowe. Dobrze, czyli globalnie. Po drugie, w związku z tym spróbujcie określić swoje powołanie. Wasze. Tak, jak je rozumiecie. Niekoniecznie to musi być jedno słowo, niekoniecznie to musi być urząd, ale tak, jak siebie będziecie widzieć. I to będzie dla was, bo to jest dla was. Po trzecie, opierając się na waszych talentach i darach, które rozpoznajecie u siebie, zapiszcie podstawowe rzeczy, które chcecie robić. Konkretne rzeczy już, które chcecie robić. A po czwarte, zapiszcie swoje potrzeby związane z tym, co chcecie robić. Kiedy to złożycie sobie, te cztery rzeczy, to wyrysuje się wam taki podstawowy obraz was w służbie. Taki podstawowy bardzo. Kolejne dwie rzeczy to są takie. Zacznijcie notować modlitwy w tych sprawach, o których powiedziałem w tej chwili. Odnośnie tych czterech punktów. To jest bardzo dobra rzecz. A po drugie, zacznijcie notować odpowiedzi na tę modlitwę. Jest dzień jakiś. I dzisiaj określiłeś swoje pragnienie. Pomodliłeś się o to. Zapisz, że się pomodliłeś. Że przyniosłeś to Bogu. Zapisz, że dziś się pomodliłeś o to, co chcesz robić. Lub o to, co ci potrzebne do zrobienia tych rzeczy. A potem przyjrzyj się, jak wyglądają odpowiedzi. Spójrz, otwórz to na przykład za tydzień, za dwa tygodnie, czy za miesiąc. To miejsce zapisania swojej modlitwy. I spójrz, co się wydarzyło. Jeżeli nie zobaczysz efektu, powiedz: Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty nigdy się nie spóźniasz. A potem spójrz na kolejny tydzień. Będziesz zadziwiony tym. Wiecie, ostatnio odnalazłem swój stary modlitewnik. Sam się sobie dziwiłem, jakie robiłem rzeczy. Pisałem datę. Wstawałem rano, pisałem datę. I pisałem tak: dzisiaj jednej osobie powiem o Jezusie. Na dwie osoby położę ręce. Bez względu na to, czy o tym będą wiedzieć, czy nie. Rozumiecie? Pisałem takie rzeczy. A potem patrzyłem na odpowiedzi. Zacząłem płakać. Miałem zapisane imiona i nazwiska ludzi, którzy się nawracali. W ogóle zapomniałem o tym.
tutaj będzie osoba. Powiem więcej. Miałem w tym modlitewniku, ponieważ my w pierwszym kościele prowadziliśmy co pewien czas wielogodzinne modlitwy. Niektóre z nich trwały po 40 godzin. Braliśmy wolne z pracy. Siedzieliśmy w jednym miejscu i modliliśmy się. Mieliśmy włączony magnetofon. Leciało uwielbienie, a czasem nie leciało. Leżał zeszyt. Leżały koce na ziemi. Obowiązek był taki, że przynajmniej jedna osoba musi nie spać. Ludzie robili sobie dyżury. Budziki dzwoniły co godzinę. Każdy, kto wstawał, musiał natychmiast zacząć się modlić innymi językami. Kiedy wstawał następny, ten mógł się położyć spać. Kiedy przychodziło objawienie, każdy miał obowiązek zapisać go w zeszycie i podpisać się. Kiedy spojrzałem na to, zobaczyłem, że to, co teraz robię, wtedy wymodliłem. Kiedy w kilka osób trwaliśmy wiele godzin. Kiedy było nas 3, 4 osoby, 5. Dobrze jest takie rzeczy robić. To bardzo wzmacnia Twoje życie z Bogiem. Pokazuje Ci, że życie Twoje z Bogiem, ono jest produktywne. Że życie Twoje jako sługi Bożego jest produktywne. Najgorsze jest rozproszenie. Najgorszy jest brak informacji. Zrób sobie taki zeszyt. Potem będziecie umieli już to robić na szerszym, w szerszym aspekcie. To wspólnota. Ale dzisiaj zrób to ty. Wpisuj rzeczy wielkie i spisuj rzeczy mniejsze. Rozumiecie? Moja znajoma wzięła kartkę papieru i napisała tak. Panie Boże, zabrali mi rentę i miałem pracę na pół etatu i wyrzucili mnie z tej pracy, bo zredukowali etat. Proszę Cię, Panie, spraw, abym odzyskała tą pracę i aby mi znowu dali rentę, bo nie mam z czego żyć. Albo zrób to, co uważasz. Po czym została uzdrowiona i dostała pracę w pełnym etacie. Młoda w wierze osoba, starsza w wieku, ale młoda w wierze. Składała świadectwo. Wytyczajcie sobie takie kierunki. To proste rzeczy, ale bardzo dobrze płacą.